Dzień dobry, Przemysław Gałecki, a gościem rozmowy dnia jest Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł, do wczoraj członek Prawa i Sprawiedliwości. To już nieaktualne. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam serdecznie. Tak, podjąłem wczoraj we Wrocławiu decyzję o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. No, nie była to decyzja łatwa, ale nie mogę godzić się ze strategią przyjętą przez Prawo i Sprawiedliwość po wyborach. Strategią, która eskaluje konflikty i uniemożliwia realizację wielu dobrych celów politycznych, która właśnie trawi polski potencjał zamiast go budować. I mam takie silne przekonanie, iż ta strategia jest sprzeczna z tym, co Prawo i Sprawiedliwość deklarowało w kampanii wyborczej. Ale pan mówił o tym już wielokrotnie. Od paru dobrych miesięcy pana głos był słyszalny. No i ten rozdźwięk między Prawem i Sprawiedliwością a pana stanowiskiem, na przykład w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Więc pan odejście z partii nie jest wielkim zaskoczeniem. Ja nie chciałem tej decyzji podejmować pochopnie, pod wpływem emocji. Przez długi czas liczyłem na to, iż dojdzie do zawarcia kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Bo rzeczywiście wystąpiłem z tą inicjatywą w marcu ubiegłego roku, no ale przez dobrych kilka miesięcy miałem jeszcze nadzieję, że dojdzie do opamiętania, wycofania się z twardych stanowisk i do zawarcia kompromisu, ale... I też taka pana propozycja była, krok wstecz. Tak, krok wstecz, ale krok wstecz wykonany przez obydwie strony na początku. I wyjście z twarzą. Wyjście z twarzą. No w efekcie mamy Trybunał Konstytucyjny z obniżonym autorytetem i z ryzykiem rozchwiania systemu prawnego. Przed wszystkim przestrzegałem, ale przez długi czas miałem nadzieję na to, że jeszcze dojdzie do zejścia z tej drogi konfrontacji. Dlatego też no, nie spieszyłem się z wyciąganiem konsekwencji dotyczących członkostwa w partii, ale doszły też rozmaite... No właśnie, co przesądziło te wydarzenia po 16 grudnia? Nie, kumulacja rozmaitych spraw. Stan polskiej polityki w Europie. Jestem wielkim przeciwnikiem przenoszenia sporów wewnętrznych na arenę zewnętrzną i nigdy nie wspierałbym opozycji politycznej w tego typu działaniach, ale z drugiej strony no, nie mogę godzić się na to, by obóz rządzący przenosił spory wewnętrzne na arenę międzynarodową i na przykład podważał pozycję przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, bo to jest ten rodzaj konfliktów partyjnych, który będzie niszczył nasze możliwości, nasze aktywa w Europie, a potem rzeczywiście doszedł do tego jeszcze ten nieszczęśliwy spór w Sejmie, którego można byłoby uniknąć, gdyby marszałek Kuchciński wycofał się z błędnej decyzji w sprawie wykluczenia z obrad pana posła Michała Szczerby. Jeszcze przez te parę godzin można było zapobiec nieszczęściu. No a sytuację mamy teraz taką, że posłowie opozycji dalej blokują salę plenarną w Sejmie. 11 stycznia kolejne posiedzenie Sejmu. Zdaniem opozycji nie kolejne, tylko kontynuacja przerwanego. No i twierdzą, że jeśli nie dojdzie do powtórnego głosowania budżetu, to nie mamy o czym mówić. Jak to będzie wyglądało 11 stycznia? Stąd moja propozycja, którą sformułowałem przed świętami, właściwie formułowałem ją z nadzieją, że prezydent Andrzej Duda podejmie inicjatywę zażegnania tego sporu, polegała na tym, że opozycja wycofuje się i deklaruje, że nie będzie stosowała takich form protestu jak okupacja mównicy, a większość parlamentarna oznajmia, iż jest gotowa przegłosować budżet po raz drugi. Tak, aby nie wskazuje, żeby do tego doszło. Nic, no ale cierpi na tym dobro publiczne, prestiż instytucji, no i przede wszystkim mamy chyba najcięższy kryzys instytucji państwowych po 1989 roku. Obydwie strony twierdzą, że przeciwnik jest poza prawem. Taka jest logika tego konfliktu. A pana to jest rozdanie. Ja nie mogę podpisać się pod działaniami opozycji politycznej, ale zawsze większa odpowiedzialność spoczywa na rządzących, na tych, którzy mają instrumenty polityczne. Tak twierdziła opozycja wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Tak? I jeśli osobiście formułowałem projekt pakietu demokratycznego, który zwiększał przejrzystość prac parlamentarnych i dawał opozycji większe prawa kontrolne, wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to w opozycji, to oczekiwałem, że Platforma Obywatelska do tego ustosunkuje się
pozytywnie. I dziś zawsze się więcej wymaga od rządzących, szczególnie wtedy, kiedy dysponują tak potężną siłą jak jednopartyjna większość parlamentarna, a także prezydent Andrzej Duda wywodzi się przecież z obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, więc mając taką władzę można rozwiązać kryzys polityczny. Wracając do Pana decyzji, a może to był po prostu ruch wyprzedzający, może Prawo i Sprawiedliwość już, Jarosław Kaczyński, już szykował się do tego, aby Pana po prostu wyrzucić z partii. Pan chciał wyprzedzić ten ruch. Nie wiem, czy takie były zamiary. Ja tego nie podporządkowywałem jakimś regułom marketingowym, czekania na okazję lepszą. Po prostu uznałem, że muszę wyciągnąć konsekwencje ze swoich ocen i że nie mogę dalej akceptować tego modelu polityki, żeby był po prostu wewnętrznie nieuczciwy. Miał Pan problem, żeby stanąć o poranku przed lustrem, przy goleniu, spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć: tak, ja należę do tej partii, która robi to, co robi? Proszę Pana, no, to jest kwestia odpowiedzialności publicznej bardziej niż emocji. Na pewno nie mógłbym tej polityki bronić przed wyborcami, których bardzo szanuję. Zawsze dążyłem do poszukiwania zgody. Jestem rzecznikiem głębokich reform politycznych w Polsce. Tylko że uważam, iż można i trzeba przeprowadzać je przy poszanowaniu dla prawa, instytucji i cywilizowanych reguł. I po prostu nie mogłem dalej, nie zgadzając się tak fundamentalnie ze strategią obraną przez Prawo i Sprawiedliwość, być członkiem tej partii. Też nie chciałem kontynuować tego konfliktu wewnętrznego, no, który miałby też swoją logikę, dynamikę i ostrość. Tak? Pana już byli koledzy partyjni komentują decyzję o wyjściu z partii. Wicemarszałek Ryszard Terlecki w Sejmie mówił o tym, że tu cytat: mam obawy, że odejście Ujazdowskiego z PiS to cena za jakąś posadę czy stanowisko w Unii Europejskiej. Ja nie aspiruję do żadnej posady w Unii Europejskiej. Chcę kontynuować pracę publiczną w Polsce, sprawując mandat posła do Parlamentu Europejskiego. O niczym innym nie myślę. Natomiast radziłbym panu marszałkowi Terleckiemu, by nie dopatrywał się w każdej decyzji politycznej złych intencji. Ja zazwyczaj mam takie nastawienie, żeby dobrze myśleć o ludziach, a nie źle myśleć o ludziach. No to jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden cytat z pana Terleckiego, który mówi o tym, że honor wymagałby rezygnacji z mandatu europosła, ale zdaniem Terleckiego raczej takiej informacji nie będzie. Przede wszystkim nie sprzeniewierzyłem się żadnym deklaracjom wyborczym. Tym, co obiecywałem wyborcom w 2015 roku i wcześniej, to ja solidnie reprezentuję interesy obywateli w Parlamencie Europejskim, solidnie reprezentuję interesy Rzeczypospolitej. Jeśli ktokolwiek miałby składać rezygnację z funkcji parlamentarnych, to ci, którzy wzniecają konflikt wyniszczający polskie życie publiczne. A będzie pan kandydował na prezydenta Wrocławia? Takie głosy też się pojawiają? Nie złożę żadnych deklaracji w sprawie startu w wyborach przed początkiem 2018 roku. To byłoby zupełnie przedwczesne i niewiarygodne. To polityka nie jest taką grą w komórki do wynajęcia. 2017 rok to jest czas pracy w Parlamencie Europejskim wokół takich kwestii jak bezpieczeństwo obywateli, reforma ustroju Unii Europejskiej. Jestem członkiem Komisji do Spraw Konstytucyjnych. Na te wszystkie pytania odpowiem z pełną powagą w styczniu 2018 roku. To ja zadam jeszcze raz to pytanie. Nie mówi pan nie? To ja jeszcze raz z pełną powagą odpowiadam. Za rok będę do dyspozycji pana redaktora i odpowiem na te pytania. Dzisiaj pierwszy poranek po wyjściu z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze golenie. Nie widzę zacięć. Łatwiej się goliło? No chyba łatwiej, bo ulga daje, zmniejsza ryzyko zranień, tak? A z pewnością wczoraj podjąłem decyzję, która dała mi ulgę i możliwość działania publicznego jako poseł niezależny. Powiedział Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł już niezrzeszony, bezpartyjny. Dziękuję pięknie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i dziś. Dziękuję bardzo. A pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.